Cześć kochani, z tej strony Kornelia. Witam Was w kolejnym słodkim vlogu. W dzisiejszym vlogu chciałabym Wam pokazać przepis na idealne jagodzianki. Jagodzianki wypełnione po brzegi jagodami, otulone delikatnym, cieniutkim ciastem i posypane kruszonką. Słuchajcie, moim zdaniem w tym przepisie rozchodzi się bardziej o technikę zawijania tych jagodzianek, aniżeli o proporcje przepisu i to chciałabym Wam dzisiaj przede wszystkim pokazać. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od zrobienia ciasta drożdżowego. Ja będę je robić w Thermomixie. Najpierw potrzebujemy 400 g zwykłej mąki tortowej, następnie 85 g cukru, do tego około 10 g drożdży. Do tego dodajemy 3 żółtka z dużych jajek, następnie dolewamy 200 ml letniego mleka, a do tego 85 g rozpuszczonego i przestudzonego masła. Po tym czasie albo wyrabiamy to ręcznie, albo zamykamy nasz Thermomix czy food processor i wyrabiamy ciasto przez około 10 minut. Po tym czasie ciasto powinno być delikatne i sprężyste. W czasie, kiedy będzie się wyrabiało nasze ciasto, my musimy porządnie umyć oraz osuszyć jagody, tak żeby później można je było potraktować cukrem oraz mąką. Ciasto jest już wyrobione, w tym momencie przekładamy je do osobnej miski. No oczywiście możecie je też zostawić w food processorze. Powinno być delikatne i dość klejące. Teraz przykrywamy je ściereczką i odkładamy na 1,5 godziny, aż podwoi objętość. W momencie, kiedy nasze ciasto urośnie, możemy zająć się jagodami. Do jagód dodajemy 3 łyżki cukru oraz 3 łyżki mąki ziemniaczanej. Możecie dodać odrobinę cukru, jeżeli macie kwaśne jagody. To wszystko bardzo delikatnie, ale jednocześnie porządnie mieszamy. Sprawdzamy, jak ma się nasze ciasto i przekładamy je na blat. Najpierw blat musimy podsypać mąką, tak żeby nic nam się tutaj nie kleiło. Ciasto delikatnie wyrabiamy, a następnie będziemy je dzielić na kilka części. Ja zaczynam od podzielenia go na pół i następnie łącznie powinno wyjść albo 8 kawałków, jeżeli chcecie mieć takie naprawdę duże, wypasione jagodzianki, albo 12, jeżeli chcecie, żeby to były takie średniej wielkości jagodzianki. Ja polecam raczej właśnie, żeby to było 12 kawałków. Z każdej części, którą podzielę, robię sobie taką kuleczkę. Delikatnie jeszcze wkładam te kuleczki do mąki, tak żeby się to za bardzo nie kleiło. No i teraz będziemy robić nasze jagodzianki. Każdą taką kuleczkę delikatnie wałkuję. Uważajcie, bo ciasto jest bardzo delikatne, tak żeby Wam się nic nie porwało, żeby nie było dziur. No i słuchajcie, teraz będziemy je sklejać. Bardzo ważne jest to, żeby mieć miskę. Ona tworzy tak automatycznie takie zagłębienie, w które idealnie będziecie mogli sobie włożyć te jagody i będzie Wam o wiele, wiele prościej. Wkładam sobie ciasto, no i teraz będziemy pakować te jagody. Wkładam ich jak najwięcej, ile tylko się da, uważając, żeby nie pociekło nigdzie nic na boki. One powinny się kleić od cukru i mąki. No i mi się tak mieściły około 3 łyżki. No i teraz zaczynam sklejanie. Sklejam to tak jak widzicie, tak jak takiego dużego, dużego pierożka, porządnie, ale jednocześnie delikatnie, uważając, żeby ciasto się nie porwało. No i słuchajcie, delikatnie zawijam sobie jeszcze te boczki i dzięki temu, że mamy tą miskę, to ta miska w dodatku pozwala nam tak łatwo to obrócić na drugą stronę, bo to nasze złączenie musi być pod spodem. Po to, żeby po prostu wszystko było porządnie sklejone, żeby nic nam nie wyciekało. No i tak się prezentuje już prawie gotowa jagodzianka. Teraz nastawiam piekarnik na 175 stopni na ustawienia góra-dół i w momencie, kiedy nagrzewa się piekarnik, zaczynam działać z całą resztą jagodzianek, wałkuję sobie wszystkie moje kuleczki i tak jak z wcześniejszą nakładam jagody, wszystko sklejam. Musicie bardzo uważać, żeby to ciasto Wam się nie porwało, ono jest elastyczne, ale delikatne, no bo chcemy, żeby nasze jagodzianki były delikatne. Ale jak widzicie, ja tutaj raczej nie mam koniec końców problemów. No i tak jak Wam mówiłam, ta miska pomaga. Teraz odkładamy na chwilę jagodzianki i zaczniemy robić kruszonkę. 80 g mąki, do tego 40 g cukru oraz 40 g zimnego masła. I to wszystko miksujemy lub rozcieramy w palcach i następnie wkładamy wszystko do zamrażarki. Teraz przygotowujemy sobie takie małe smarowidło na jagodzianki, jedno jajko i odrobina mleka. To wszystko po prostu roztrzepujemy widelcem, a następnie będziemy smarować nasze jagodzianki.
słuchajcie, jagodzianki musicie wysmarować bardzo dokładnie, dlatego żeby one były takie piękne i błyszczące. Wtedy one będą całe takie się świeciły i nie będzie widać nigdzie takich suchych kawałków ciasta. Dzięki temu lepiej też przyklei nam się kruszonka i ciasto będzie zwarte. No i nakładam kruszonkę. Jak widzicie, moja jest odrobinę przemiksowana. Tak dosłownie chwileczkę krócej i ta kruszonka byłaby bardziej taka sypka. No ale teraz wkładam wszystko do piekarnika na około 20 minut. W tym czasie robię lukier i jest to nic prostszego jak tylko cukier puder pomieszany z gorącą wodą. Możecie też użyć soku z cytryny, jeżeli chcecie dodać dodatkowego smaku i wymiaru Waszym jagodziankom. No i lukier gotowy. A po 20 minutach z pieca wychodzą nasze jagodzianki. No i takie gotowe jagodzianki możecie polukrować na gorąco. One będą gotowe. Jeżeli chcecie posypać je cukrem, pudrem, robimy to dopiero jak jagodzianki ostygną. No i sprawdźmy teraz, czy ta jagodzianka jest tak wypełniona jagodami. Jest! Patrzcie na to. Taka jagodzianka jest delikatna, cudowna, przyjemna w smaku. Dodatkowo ma kruszonkę i lukier. Dawajcie znać, czy będziecie robić jagodzianki, czy podobał Wam się przepis. I do zobaczenia w kolejnych vlogach. Kornelia!